Teraz wam powiem, o co chodzi. Jedziemy. Cię tu bliżej, to wam coś jeszcze powiem. O, zegarkiem was przybliżyłem. Jesteście bliżej, bo chciałem wam powiedzieć, że... O co tu chodzi? Pan Jarosław odkrył, że niektórzy ludzie kombinują. Znaczy niektórzy, generalnie wszyscy kombinują, wszyscy. Tylko że niektórzy kombinują z imionami. I przychodzą takie nędynie i przyjdzie i powie: dzień dobry, jestem Władysław. No i wiadomo, że... A widać, że Zosia, nie? Albo odwrotnie, nie? Przychodzi i mówi: jestem Zosia, Iźbin Zosia, jaja. Jaja se robisz, czy co? Więc pan Jarosław powiedział, że się temu przyjrzy. I ja teraz spierniczam, gdzie pieprz rośnie. Chociaż nie wiem, gdzie pieprz rośnie, ale będę musiał zaraz sprawdzić, bo na razie jadę może nie w tą stronę. Tam wiem, że na pewno rzepak rośnie, gdzie jadę. Więc problem mój jest taki, ja nie wiem, jak on się będzie temu przyglądał. Czy to wystarczy, że on z daleka popatrzy, nie? Czy na przykład będzie chciał jakoś głębszą analizę jakąś taką, że tak powiem, wykonać. Więc tutaj dlatego jadę stąd w pierony. Ja zaczynam myśleć, że trzeba by wprowadzić coś takiego, na przykład, żeby nie trzeba było podawać imienia, takie RODO wprowadzić na płeć. I sobie wchodzę gdzieś tam, nie, i nie mówię, że jestem Łukasz, tylko mówię: cześć. No i kombinuj. Następna rzecz. Jeśli nie będą pojedyncze przypadki, to będzie tak, że jak już będzie Jarosław, każe sprawdzać, przyglądać się, to się będą wszyscy przyglądać. Nie miałeś badania prektum, to najwyższy czas takie preludium mieć. Chociaż nie, źle mówię. Nie, bo prektum to jest, to nie, to i... To nie rozróżnimy, czy Zosia, czy Władysław. Więc ja mam patent, co zrobić, żeby uniknąć takiej kontroli. Idziecie do urzędu, nie? I mówi: no powiecie, jaki jest problem. Oni będą się przyglądać, bo nie sądzę, że będą tam jakoś coś więcej robić. Żartowałem oczywiście. Ale będą powierzchownie, nie? Wchodzisz do urzędu, mówisz: dzień dobry, Władysław jestem, a oni: moment, pokaż no się tu, nie? I tak wiadomo, że będą cię oceniać, czy mniej więcej jest szansa, że tam jest jakiś Władysław, czy nie. I problem polega na tym, że jak ktoś ma małego Władysława, nie? To napchajcie sobie gąbki, żeby oni, jak się będą przyglądać, żeby zobaczyli, że porządny Władysław z was. I to samo zresztą dziewczyn dotyczy. Urzędnicy zawsze to lubią. Dzień dobry, jestem Zosia, nie? I tego. No bo można zasugerować imieniem, albo można zasugerować wypchaniem sobie czegoś. Jeżeli nie chcecie być kontrolowani, to musicie się powypychać. Ja myślę, że prezes przez to nam chciał powiedzieć na tej konwencji, tylko tak się wstydził nam powiedzieć wprost. On nam chciał powiedzieć po prostu: drogi narodzie, wypchajcie się. Więc tyle na dzisiaj. Nie wiem, co, jak zakończyć, bo sobie nie przygotowałem, więc zawsze mówię: miłego dnia wam życzę, ale już tych miłych dni mieliście ze mną przez 2 lata, więc dzisiaj wam życzę po prostu klimatyzatora. Dobrego klimatyzatora wam życzę i do miłego.